Diabła. Sfera podmiejska, też jeden z pierwszych cykli.
kiedy nasz pierwszy występ odtoczyłem w sferach ogniska, to kiedy na krótko byłem poza Warszawą. To są przestrzenia sfera ogniska. Tu mi przedmiot odwołania do wierszy Herberta. Tematy się zmieniają, obiekt występuje cały czas ten sam w różnych zestawieniach. Na początku były to głównie kompozycje błękitne, dopiero potem, jakieś 10 lat później, pojawiły się odcienie złota, jeszcze później srebrne, a teraz już tak zdarza mi się, że na przemian korzystam ze wszystkich jakby elementów kolorystych. Swobodnie bardziej staram się tym operować i zestawienia gdzieś ta linia jeszcze się pojawia, jakieś elementy wypukle, papurowe, oddzielnie jest jakby taki cykl, który bardzo istotna jest faktura, długo wylewana farba, między innymi ten prawokalny obraz, też jakby jest takim łącznikiem z takimi grubo fakturowymi, które bardziej mi się odnoszą do tematyki kosmosu. A jest to zawsze, jak we wszystkich obrazach, lekkie nawiązanie takie tematyczne. To nie jest, że na przykład jak tytuł tej wystawy, Elizm, czyli jest to bardziej o stan ducha chodzi, niż o konkretne miejsce tam filozofii, czy w religiach Grecji, czy Rzymu, czy później jeszcze można tak nawiązywać do innych takich miejsc, innych religii, jak Waltala, czy Elski Ogród. Chodzi tutaj głównie o stan umysłu, wyciszenie, co mają powodować te obrazy. Kiedyś wszedłem na wystawę, miałem w domu artysty plastyka 12 lat temu, wystawę 10 obrazów spokojnego człowieka. I przez kilkanaście minut nie mogłem się dostosować psychicznie do tych obrazów, bo one tworzyły bardzo mocne takie wyciszenie. Dopiero musiałem się właśnie sam wewnętrznie uspokoić. Nie było nikogo wtedy w galerii czy w wernisażu, więc to jakby sprzyjało temu. I to jest jeden z takich elementów, który chcę osiągnąć w swojej malarstwie, żeby obrazy wyciszały, trochę tak relaksowały, pomagały odpocząć, odskoczyć od takiego codziennego pędu życia. I to jest mój główny cel. I może też to Elizy nawiązuje właśnie Bawek. Chcę powiedzieć w tych obrazach. To wszystko. Brawo. Tamten profil mam ładny.